Welcome man, z tej strony Agnostik, a to jest MW3, kolejny live. Tym razem zagram sobie ze Skorpiona. Tak, zobaczę. Nie grałem praktycznie od poprzedniego live'a, tylko jeden mecz w trakcie przegrałem przed chwilą. Bo mi średnio poszedł. Uaa, granat. Zobaczę, jak mi pójdzie ze Skorpiona. Jest to całkiem dobra zapasowa broń. A boję się, bo mnie z tyłu strzelają. Dobra. Zobaczymy. Tutaj posłyszałem jakby gościa. Albo mi się zdawało. O kurde, nawet dwóch. Ciekawe. Przeżył ten gościu tam w rogu? Kurde, no przeżył i mnie zobaczył jeszcze jak przeładowywałem. Nikt mój widział przez krzaki. Nikt, ja tego nie lubię. Nie mam asesina. Szkoda. Bo nie było widać mojego niku. Ale cóż. Trzeba żyć. Dalej. 5 hitmarków, ale go nie zabiłem, bo 2 hitmarki były skanowane. Wow. Widzieliście tą szybką zmianę tego, co wnika na kolejnego przeciwnika? Po prostu mistrzostwo. Tutaj lubię kampić w tym budynku, bo mamy 2 respy z tyłu tutaj i stąd jeszcze idą przeciwnicy. No i to takie fajne jest. Radar w sumie to w złe miejsce wrzuciłem, ale to w niczym nie przeszkadza. Tutaj będzie szedł po raz kolejny, bo to chyba ten sam gościu, co strzelił wcześniej z tego RPG czy czegoś takiego. Oj, znowu ten sam gościu. Kurde, tylko nie mam amunicji. Muszę złapać jego scavengera, bo nie chcę zmieniać broń po prostu. Nie wiem, jak to zrobić teraz. No nie, no ile? Ja z tego gościa drugiego strzelałem, myślałem, że tego obiłem. No cóż, 11 na 2. Myślę, że jak na broń zapasową, której tak się za często nie używa, to jest bardzo dobry wynik. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie do końca meczu, bo na razie to mam dopiero 13 killi. Rzucę tutaj radar, żeby to mi odkrył przeciwników trochę. Jednak nikogo nie odkrył, ale to nic. Na pewno tutaj jest jeden gościu, bo widziałem, jak paczkę wyrzucał. No i jednak radar zadziałał. Widzimy tam przeciwnika zaznaczonego. Przez tykanie radaru możemy stwierdzić, jak daleko przeciwnik jest. Im wyższy ton, tym bliżej jest przeciwnik. Czyli na przykład jak bardziej basowy ton, to znaczy... Ach, nie mogłem ten. To znaczy, że jest dalej przeciwnik. No właśnie. To oczywiście już mnie od hakera ktoś tam wyzywa. Chociaż wcale mi tak dobrze nie idzie. Ach, kurde. Ho, na taki dystans zdjąć ze Skorpiona to nie lada wyczyn. Słyszałem tego gościa. Właśnie zmieniłem sobie ostatnio ten opcję na słuchawkach. A, nieźle go zabiłem. Czasami dobrze tak sobie postrzelać, jak mam stuna. Możemy dzięki temu czasami się uratować. Tak myślałem, że ktoś może być tutaj z tyłu. Tak intuicyjnie wyczułem. Shit! A ten skąd mnie strzela? Lol, chyba ma WH. Ups. Widzieliście, jak tamto mnie skanował? Nie wiadomo skąd. Może z góry ten strzela? Nie mam pojęcia. Jakby wyszedł w tamtym momencie, to tak bym się śmiał. Także tutaj jest gościu.
To jest właśnie prefiring. Prefiring. Masz z noża. Kurde, 4 hitmarki, 5 potrzeba było. No nic. A to jest miejsce, ten budynek się nazywa Trzynastka. To ja wam zrobię taką wycieczkę po Fallen. O, widzicie? 13 tutaj numer jest, dlatego się nazywa Trzynastka. I on słynie z tego, że zaistniał na moim pierwszym odcinku zaawansowanego kampienia. Jest to bardzo dobre miejsce do kampienia, jeżeli chcemy wbić takiego troszeczkę wolniejszego mała właśnie na FFA. Na FFA chyba będzie najlepiej się sprawdzać ten budynek. I wróciliśmy do takiego bardziej... Ups. Bardziej agresywnego budynku, bym powiedział. Ten budynek jest znacznie bardziej agresywny od tego, którego pokazywałem wcześniej. Od trzynastki jest dużo bardziej agresywny. A nie wiem, gdzie on jest dokładnie. Wchodzi po schodach za mną. Dobra, i drugi idzie za nim. Dwa headshoty. Proszę bardzo. Sami tego chcieli, bym rzekł. Mam znowu specjalistę, chociaż nie wiem, czy wcześniej miałem. Ale powiedzmy tak, że znowu. I słyszę, że po schodach tutaj gościu wchodzi, także jest na kurz. No, to tak fajnie słychać wszystko. Zmieniłem właśnie sobie na 8 kanałów w słuchawkach, nawet nie wiedziałem, że jest taka możliwość. Teraz mam 8 kanałów, jak się na przykład słucha muzykę, to jest wszystko podzielone. Gitara basowa, perkusja, wokal, wszystko jest na oddzielnym kanale. A ludzie mówią, że lepsze są słuchawki na przykład 7.1, takie, które mają parę głośników w tym w środku. Tak naprawdę stereo słuchawki, to są wszystkie high-endowe słuchawki są stereo, więc no tutaj nie ma już żadnego w ogóle tego mowy, że ten, że słuchawki 5.1 i tak dalej są lepsze. No ale dobra, to dziękuję za oglądanie. 30 do 4 na FFA z tego, ze Skorpiona. Myślę, że bardzo dobry wynik i do zobaczenia wkrótce. Cześć.